Dzień dobry Polsko, witamy Was już dzisiaj po raz drugi. Tym razem przemieściliśmy się do Radomia i jesteśmy u Arka. Arek ma lat 40, Arek jest chłopakiem do wzięcia. Pewnie pamiętacie, ale o tym będzie troszkę później. Ja jestem Aleks, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Arek, jak usłyszałeś, przyjechaliśmy, żeby z Tobą porozmawiać. Widzieliśmy Ciebie w telewizji jednej. Szukałeś miłości, szukałeś kobiety. Zgadza się? Mhm. Zgadza się? Tak. Znalazłeś? Nie. Czemu nie znalazłeś tej miłości? Widzieliśmy Twoje... No, pomyślałem, że jak pracuję, to wystarczy, że pracuję, mogę mieć, być szczęśliwy, ale jeżeli pracuję, to nie wystarczy, że pracuję. A jak myślisz, co było potrzebne jeszcze do tego, żebyś był szczęśliwy? Gdyby któraś z kobiet, widząc Ciebie w telewizji, w programie Chłopaki do wzięcia, gdyby Ciebie widziała, co myślisz, co byłoby potrzebne, żebyś był szczęśliwy z taką kobietą? Co byś musiał mieć albo, nie wiem, posiadać, reprezentować sobą, żeby taka kobieta się czuła przy Tobie szczęśliwa? Jak Ci się wydaje? Trzeba być zaradny, odpowiedzialny, trzeba umieć ze sobą rozmawiać, problemy rozwiązywać. Arek, ale Ty jesteś zaradny, przecież jesteś pracujący, pracujesz. Pracujesz w ochronie, to prawda? To nie wystarczy. Ale pracujesz w ochronie, zgadza się? Moje ograniczenie do ludzi z tego wynika, że nie miałem nigdy kolegów, koleżanek nie miałem. Byłem izolowany. Kto Ciebie izolował? Bo mówisz, że byłeś izolowany. Kto Ciebie izolował? No, po prostu tam, gdzie chodziłem do tych, z tymi, co chodziłem do szkoły. Aha. Nie mogłem się dogadywać. A na czym polegał problem w dogadywaniu się? Bo w telewizji sprawiałeś wrażenie takiej osoby komunikatywnej. No tak, no ale to było tak, że myślałem, że to wystarczy, że kogoś poznał, a nikt nie chciał mnie. Nikt nie chciał Cię poznać. No tak czasami się zdarza, wiesz, że no nie zawsze się to od razu... W ilu odcinkach wystąpiłeś? Znaczy w trzech było. Widzisz, może gdyby było troszeczkę dłużej, to może byłoby łatwiej, wiesz, no inni bohater... Ja im zazdroszczę, że wszyscy mają, a nie mogę mieć. No i co robisz w związku z tym, że zazdrościsz... Rozumiem, że dalej szukasz, tak? No kazali szukać w internecie. I szukasz w internecie? Tak. I kogo szukasz w tym internecie? Kogo Ci się udało znaleźć? O, może tak. Kogo Ci się udało? Z kim popadnie, no, powiem prawdę. A, czyli zaczepiasz jak leci. Z nadzieją, że ktoś... A ktoś Cię rozpoznał na przykład? Że jesteś uczestnikiem takiego programu rozrywkowego? Czy nie udało się uzyskać jakiejś chociaż takiej minimalnej popularności? Nie wiem, no słabo to przeszło. No mówię, może dlatego, że byłeś tylko w trzech odcinkach. Chociaż ja Ciebie bardzo dobrze pamiętam, jak mówiłeś o domówce. Chociaż powiem Tobie szczerze, że się słabo reklamowałeś, bo mówiłeś o domówce, że lubisz domówki sam ze sobą. Bo ciężko wtedy kogoś znaleźć, jak mówisz, że lubisz sam ze sobą. Ale okej, dobra, wróćmy do meritum, bo to jest ważniejsze. Arek, jak wspomniałeś, piszesz w internecie z kim popadnie. Czyli piszesz też z dziećmi. Z osobami małoletnimi. Zgadza się? No, tak. Zgadza się? A kojarzysz mniej więcej, jak jesteś tak w stanie sobie zebrać myśli, kojarzysz... Powinieneś kojarzyć, przecież jesteś pracownikiem ochrony, więc musisz być bystrym chłopakiem. Chociaż tak dosyć spokojnie, bardzo, bardzo opornie mówisz, ale przecież jesteś bystrym chłopakiem. Arku, kojarzysz, ile takich dzieci może być, z którymi korespondujesz albo korespondowałeś? Ile mogłoby być takich dzieci, gdybyś na przykład popatrzyli w Twój smartfon, to ile byśmy takich rozmów z dziećmi tam znaleźli? Jak myślisz? Jedno, dwoje, pięcioro dzieci, dziesięcioro? Ile by tam mogło być dzieciaczków? Może z jednym, tak? No, o jednym to co najmniej jednym ja już wiem. To są takie kartki, które mam, to są właśnie dotyczą ten. Ale gdyby tak... Postaraj się pomyśleć. Ja wiem, zmęczony, na nocy dzisiaj byłeś w pracy chyba, tak? Zgadza się czy nie? Miałeś dzisiaj nockę? To może z jednym piszę więcej, a tam drugim to tylko sporadycznie. Aha, no ale takich dzieciaczków jest więcej. I powiedz mi proszę... Co chcesz uzyskać pisząc z dziećmi? Co byś chciał od takich dzieci uzyskać? Jaki jest tego cel? Próba zerwania z tą samotnością? Znaczy, no nie wiem, no... bo internet jest dla wszystkich niby. No niby tak, tutaj masz rację. Internet jest dla wszystkich, tylko nie wszystko wolno w nim robić. Ja się nie obnażam. Zgadzam się z Tobą, nie udało mi się nie zobaczyć... Nie mam zdjęć żadnych. Zgadzam się. Spisanie. Zgadza się. Zgadzam się z Tobą w zupełności. Nie ma Twoich nagich zdjęć. To jest prawda.
To jest prawda, nie wysłałeś ani jednego swojego nagiego zdjęcia, niemniej jednak pisałeś bardzo dużo o seksie. Ani nie wymawiałem, żeby ktoś mi wysłał. No tutaj bym polemizował, bo takie oczekiwania wyrażałeś. Arek, zastanawia mnie jedna rzecz. Ty znasz określenie pedofil, prawda? Tak. Bardzo dobrze znasz to określenie. Mhm. Czy kazałeś komuś, aby tak ciebie nazywał? Zdarzyło ci się, że prosiłeś kogoś, aby tak ciebie nazywał? Czy no chciałem dowiedzieć, czy ktoś na to rozumie ten wyraz. Mhm, mhm. No i co się dowiedziałeś? No, że ktoś komuś to było obojętne. Mhm. Ale czy zdarzyło ci się na przykład poprosić jakieś dziecko, żeby nazywało cię słowem na P i naprowadzałeś to dziecko, że chodzi tobie o słowo pedofil? Nie. Nie? Tak realnie to nie. Ale nie, w rozmowach przez internet. Ja nie mówię realnie, tylko w rozmowach przez internet. Zdarzyło ci się coś takiego? No to może z jedną. No z jedną co najmniej, bo ja o jednej mam. Nie bardzo właśnie mogę zrozumieć, Arek. W ogóle ustalmy pewną rzecz. Czy to jest twój komunikator, którym się posługujesz w internecie? Tak. To jest twój komunikator, tak? I zobacz, ta osoba tobie napisała tutaj, ile ma lat? 12. 12. I nie zaprzestałeś korespondencji z nią, tylko korespondowałeś dalej. I to, co cię teraz pytałem, tutaj jest cytat z ciebie. Zapytałeś tę 12-latkę, czy zna słowo na P. Dziecko tobie odpowiedziało, że zna wiele wyrazów. Po czym ty piszesz tak, napisz do mnie na P. Znasz wyraz pedo, lubię dziewczynki. Napisz do mnie pedofil na zachętę. Czyli oczekiwałeś od 12-latki, że ma nazwać Ciebie pedofilem. Po co? Bo powiem Ci szczerze, że z tym się jeszcze nie spotkałem. Jak 2,5 roku podróżuję z moimi przyjaciółmi po Polsce, z przyjaciółmi, z którymi, przyjaciółkami, którymi tworzę Fundację CPU Polska, po raz pierwszy spotykam się z kimś, kto koresponduje w sposób obsceniczny z osobami małoletnimi, a jednocześnie oczekuje, by ta osoba nazywała go pedofilem. To jest po raz pierwszy. Zastanowiło mnie to strasznie, dlatego bardzo zapragnąłem Cię jak najszybciej poznać. Czemu kazałeś dzieciaczkowi, żeby tak Ciebie nazywał? Ta 12-latka. Tak wprost powiedziałeś, nazywaj mnie pedofilem. Sprawia to Tobie jakąś przyjemność, jakąś egzaltację? Nie, znaczy no... Chciałem Ci dowiedzieć tylko, czy zna pojęcie. No i co? No nie zna. Nie zna, więc Ty zapewne tłumaczyłeś, tak? Napisałeś tak. Myślisz, że jestem pedofilem? Lubię takie młode jak ty. I potem bardzo dużo opisujesz o tym, jak pobudzasz się przy pewnej dziewczynce, 14-latce. Przecież, że pobudzam się czasem przy tej dziewczynce. Jak zakłada mini, to się podniecam. Faktycznie odczuwasz takie stany? Jak widzisz tą dziewczynkę, takie stany podniecenia odczuwasz? Ale gdzie, realnie czy... No realnie, no bo tutaj opisywałeś tak, jakby to się działo realnie w twoim życiu. Nie ma takiej. Nie ma takiej dziewczynki? Czyli co, wymyśliłeś sobie ją? Stworzyłeś taką fikcyjną postać, 14-latki? Wiesz co, jeszcze dzisiaj, paręnaście minut temu korespondowałeś z 13-letnią dziewczynką. Opisywałeś rzeczy, które... Tak jak tobie wspomniałem, krążę po Polsce, podróżuję po Polsce od 2,5 roku. Próbuję poznawać takich mężczyzn jak ty i rozmawiać o takich rzeczach, które robią jak ty. Ale po raz pierwszy przeczytałem tak szokujące rzeczy, to co pisałeś dzisiaj o swoich pewnych relacjach, że powiem tobie szczerze, że rozbiło to konspekt mojej rozmowy. Jadąc tutaj do ciebie do Radomia, miałem przygotowany inny konspekt rozmowy, ale ostatnie kilkadziesiąt minut, kiedy byłeś aktywny w rozmowie z 13-latką, rozbiły mi ten konspekt. Nie ukrywam, że mój scenariusz na naszą rozmowę legł w gruzach, ponieważ to, co przeczytałem, absolutnie mnie przeraziło, zaskoczyło i nie bardzo umiem sobie z tym poradzić, ale na razie nie chcę artykułować tego, o czym pisałeś, bo to było dla mnie po prostu wręcz szokujące, pisząc o swojej relacji z pewną osobą. Ale to pozostawię milczeniem, bo jakby to podlega innym ocenom, nie naszym. Naszym zadaniem jest porozmawiać z tobą, wytłumaczyć tobie o niewłaściwości tego, że ty jako 40-letni mężczyzna nie powinieneś rozmawiać o seksie
z 12 czy 13-letnią dziewczynką. O samotności. Bardzo dużo pisałeś, obciążałeś ją w korespondencji, obciążałeś ją właśnie swoją samotnością. Arek, już wiemy, że pracujesz w ochronie. Bo to powiedziałeś, że jesteś ochroniarzem, tak? Że pracujesz w firmie ochroniarskiej, tak? Tam czegoś pilnujesz. Zgadza się? Ale jednocześnie w jednej z tych rozmów piszesz coś takiego. Jestem masażystą. Chciałabyś jakiś masaż? Musielibyśmy się spotkać. Spotkałabyś się ze mną w tajemnicy, a założyłabyś sukienkę dla mnie. Odwiedziłabyś mnie w moim domu. Będziesz bezpieczny. Fajnie spędzimy czas. Pojedziemy na zakupy. Wybierzesz sobie jakieś ubranka. Wykąpiemy się u mnie. Będziemy nago. Naprawdę tak chciałeś spędzić, tak bardzo ci doskwiera ta samotność, że tak chciałeś spędzić czas z dzieckiem 12 bądź 13-letnim? Myślisz, że to jest okej? Jak tobie się wydaje? Czy czujesz teraz, nie wiem, albo inaczej, co teraz czujesz, kiedy rozmawiamy o tym, że robiłeś tak niestosowne rzeczy wobec dzieci 12-13-letnich? Co teraz czujesz? Jesteś świadomy tego, bo podkreślałeś to dzisiaj, ale tak, że przez ostatnie dni w rozmowach, że twoja eskalacja napięcia seksualnego wobec osób małoletnich przerasta ciebie, że sobie z tym nie radzisz. Sam tak to określiłeś. To jest prawda, że jak widzisz dzieci, to się tak bardzo podniecasz, że sobie z tym nie radzisz? Odczuwasz takie stany? No zależy gdzie, realnie. No tak nie, pisałeś, nie. Że na ulicy jak widzisz dzieci, to tak bardzo to potęguje w tobie napięcie seksualne, że nie jesteś sobie w stanie z tym poradzić. Jest to prawdą? Czy tylko tak po prostu sobie wymyślałeś pisząc z dzieckiem? No wymyślałem sobie. A powiedz mi, nie bardzo chcę wnikać jakby w historię twoich chorób ewentualnych, ale próbowałeś kontaktować się z seksuologiem? Miałeś kiedyś kontakt jakiś z seksuologiem, z lekarzem, psychologiem albo seksuologiem? Psychiatra powiedział mi, żebym poszedł, ale powiedział, że mi sam leki, no sam leki będzie mi dawał. Ale co te leki miały robić? Obniżyć popęd. A, czyli jednak cierpisz na zbyt duży popęd. I lekarz, psychiatra uznał, że farmakologicznie należy go tobie zmniejszyć, tak? Lekami. Tak. I przyjmujesz te leki? Tak. Regularnie? Ale czasami to odczuwam, że jest mi źle jeszcze. Po tych lekach? Tak, że ta samotność jest jeszcze gdzieś tam. No ale chodzisz do pracy, nie masz znajomych w pracy? Tam gdzie pracujesz, nie masz jakichś, nie wiem, już nie mówię przyjaciół, ale takich znajomych nawet, na cześć, takim, z którym można kawę wypić, pogadać chwilę. No co ja mogę pan powiedzieć, no jestem ograniczony przez los, to jest ograniczenie moje, nie mam kontaktu z ludźmi. Nie mogę mieć znajomych, nie mogę się spotykać ze rówieśnikami. Ale kto ci zabrania? Arek, popatrz, wyszedłeś na spotkanie z nami, porozmawiaj. Nie mogę się dostać do placówki, nie mogę się dostać z takim jak ja, nie mogę się dostać, byłem. Mówię pan, nie mogę się dostać, jest mi źle. Każda porażka robi ze mnie. Ale gdzie się chciałeś, Arku, dostać? Do placówki się dostać. Ale do jakiej placówki? Dla osób niepełnosprawnych. Aha, chciałeś zostać pensjonariuszem jakiegoś takiego ośrodka? Nie dostałem się. A dlaczego tobie odmówiono? Na jakiej podstawie? Co powiedziano, że dlaczego cię nie przyjmą, bo... Nie spełnia dokumentów pewnych. Aha. Wiesz co, powiem tobie tak. Zauważyłeś na wstępie, że jesteśmy fundacją, czyli organizacją, która posiada pewien statut prawny i ma pewne możliwości formalne spróbowania tobie pomóc. A myśli pan, że jeszcze ze mną może by coś być ze mnie? Arku, myślę, jestem że tak. Zepsuty, jestem nie, nie jesteś zepsuty, jesteś pogubiony. Jesteś pogubiony. Ale to zagubienie jest coraz większe u mnie. Ja bez przerwy porażki mam. Ja nie mogę się odnaleźć, nie mogę poznać kobiety w odpowiednim wieku, nie mogę, no. No bo jeżeli piszesz do dzieci, to nie poznasz... Ale w internecie to są różne osoby, to co ja mam powiedzieć? Ale są też osoby, które... Ty masz 40 lat, no to powiedzmy, że to mogłaby być osoba, nie wiem, 3 lata starsza od ciebie, 5 lat młodsza od ciebie. Takie osoby też są. Są specjalne aplikacje, nie chcę ich tutaj reklamować, bo to nie jest sensem naszej rozmowy, ale są takie specjalne aplikacje, jak zwane randkowe. Ja korzystam, ale nie chcą do mnie pisać. Może dlatego, że tak bardzo specyficznie podchodzisz do siebie, oceniasz siebie jako osobę taką
o niskiej wartości może, gdybyś trochę więcej w siebie uwierzył. Ale psycholog też nie chce wierzyć, znaczy uwierzę, że jestem zepsuty. A dlaczego zepsuty? Nie, robisz brzydkie rzeczy, ale nie uważam, żebyś był zepsuty. Ja myślę, że jesteś człowiekiem faktycznie mocno pogubionym, jednak jakoś casting do programu wygrałeś. Funkcjonowałeś w tym programie krótko, bo krótko, przez 3 odcinki, ale jest to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych tej stacji. I jakoś w tym programie przez 3 odcinki się odnalazłeś. Widziałem tam ulotki, roznosiłeś na ulicach, czyli jakąś interakcję z ludźmi masz. Miałeś wtedy. Rozmawiałeś tam, mówiłeś o tych takich pojedynczych domówkach. Nie widzę tutaj problemu większego. Myślę, że... Ale ten telefon nie gubi gdzieś. To może warto... Internet nie gubi. To może warto zrezygnować z internetu, nie pomyślałeś o tym? Mogę zrezygnować. No bo... Ale mam abonament niby i jeszcze umowę. A to nie musisz mieć internetu, możesz mieć telefon do łączności z rodziną, ze znajomymi jakimiś dalszymi, bliższymi. Sam telefon, SMS-y, możesz mieć do łączności. Natomiast jeżeli czujesz, że internet ciebie gubi, czujesz się zagubiony, to możesz z samego internetu zrezygnować. Możesz, a moim zdaniem nawet powinieneś, i ja tutaj tobie składam taką deklarację, że po powrocie do domu w poniedziałek, dzień powszedni, spróbuję się dowiedzieć, jak można tobie pomóc. Bo... Ale wierzy mi pan, że nie jestem złym. Jak pan sądzi, proszę powiedzieć. Wiesz co, uważam, że nie jesteś zły. Uważam, że jesteś maksymalnie pogubiony. Uważam, że potrzebujesz ogromnego wsparcia psychologicznego na pewno. No chodzę do psychologa, do MOPS-u, chodzę w Radomiu, chodzę. Bardzo, bardzo się cieszę, Arek, dlatego że pomóc tobie, to znaczy pomóc wielu dzieciom, które w tej chwili, w tym momencie niestety krzywdzisz, pisząc do nich to, co piszesz. Opowiadając im obsceniczne rzeczy na temat seksu, na temat swoich fantazji, na temat swoich fetyszy, to są rzeczy, które nieco przerażają. Mnie one przeraziły. Tak jak mówię, jadąc tutaj do ciebie z Legionowa, bo parę godzin temu spotkałem się z mężczyzną, który ma bardzo podobny problem jak ty, w Legionowie. W bardzo podobnym wieku miał, 35 lat. Ale jednak on nie pisał takich rzeczy, które by mnie wprawiły w takie zdumienie, jak wprawiło mnie to, co ty piszesz. Wracając do rzeczy, postaram się po powrocie do domu w poniedziałek znaleźć jakieś rozwiązanie dla ciebie. To rozwiązanie ma tobie pomóc, ale ja mniej, nie ukrywam, mniej tutaj myślę o tobie, a więcej myślę o dzieciach, które trzeba uratować przed twoim niewłaściwym wpływem na nie. Bo twój wpływ na nie jest mocno, mocno niewłaściwy. I tego byśmy chcieli uniknąć. Ty ze swojej strony to, co możesz zrobić, to możesz na razie wyłączyć internet. Po prostu. Nie telefon, internet. Nie korzystać z internetu. Pan mnie poucza teraz, tak? Znaczy, wiesz co, pouczam. Czy będę miał coś z tego, grozi mi za to coś? To za tym, za chwileczkę o tym porozmawiamy. Bo... No dobrze. Jeżeli weszliśmy w rolę pouczenia, to okej. Niech tak będzie. Arku, na szczęście nie wysyłałeś swoich nagich zdjęć, ale oczekiwałeś, żeby dziecko opisywało tobie swój wygląd, jak wygląda nago. I to jest przestępstwo. Pisząc to do osoby małoletniej, czyli poniżej 15 roku życia, to jest przestępstwo. I to już jest taka pierwsza zła rzecz, którą zrobiłeś. Druga zła rzecz jest taka, i to też jest przestępstwo, że opisujesz swoje fantazje seksualne z udziałem dzieci. No i to nie jest dobre, i to nie jest poprawne, to też jest przestępstwo. Opisujesz swoje fetysze, w ogóle nawet już nie fantazje, ale wręcz fetysze, których żadne dziecko absolutnie nie powinno przeczytać, bo ono mnie jako dorosłego zszokowało. Totalnie mnie to zszokowało i powiem ci szczerze, że byłem, nadal jestem pod wielkim wrażeniem. Idąc na spotkanie z tobą kilkanaście minut temu, naprawdę miałem ogromny bałagan w głowie, po raz pierwszy w życiu. Nikt nigdy do tej pory nie tak mnie nie zaskoczył jak ty. Arku, tak jak powiedziałem, Arku, tutaj jestem. Arek, tutaj jestem. Tak jak powiedziałem, pisanie o fetyszach, o fantazjach seksualnych do osób małoletnich to jest przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego, a więc przestępstwo pedofilii, czyli to, czego ty tak naprawdę masz świadomość, bo oczekiwałeś od dziecka, żeby ciebie w ten sposób nazywało. Więc mimo wszystko, mimo tych twoich takich różnych
stanów smutności i w ogóle, miałeś świadomość, że jednak robisz złe rzeczy. Wiedziałeś to. Więc to jest niezaprzeczalne, byłeś świadomy. Arku, tak jak powiadam, takim samochodem za plecami jeżdżą. Arku, tak jak powiadam, nie możemy dla dobra dzieci pozostać na to obojętni. Rozumiejąc twój stan samotności i wielu innych sytuacji, które ciebie dotykają, my musimy stać przede wszystkim na straży dzieci. Musimy stać na straży dzieci i zadbać o bezpieczeństwo dzieci. W związku z tym, co robiłeś, czyli popełniałeś rzeczy, które opisane są w artykule 200 kodeksu karnego, nazywane przestępstwem pedofilii, zmuszeni byliśmy, jako Fundacja ECPU Polska Łowcy Pedofilii, powiadomić o tym organy ścigania. W związku z bardzo poważnie uzasadnionym podejrzeniem i nasz materiał dowodowy na to wskazuje, popełniania przez ciebie takiego przestępstwa, zostajesz w tej chwili zatrzymany, a czynności tej dokonają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i oddajemy ciebie w tej chwili do ich dyspozycji. Dzień dobry. Thank you.